Marcin Fiołek, Telewizja w Polsce.pl. Kłaniam się państwu nisko i witam w naszym cyklu gorących pytań. No nie tak miała wyglądać ta kampania wyborcza. Byliśmy przygotowani do ostrych debat, dyskusji, wielu ciekawych tematów na agendzie, które miały się pojawić, no ale z racji zrozumiałych i oczywistych temat jest tylko jeden. Walka z koronawirusem, walka z ograniczeniem rozprzestrzeniania się tej choroby nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. W tygodniku sieci piszemy o czasie wielkiej próby, jaki mamy i dla polityków, i dla całego społeczeństwa. Teście na solidarność. No i właśnie o ten test na solidarność także we wspólnocie unijnej zapytamy w tej części naszych gorących pytań. Czy Unia Europejska pomaga Polsce, pomaga innym krajom członkowskim w walce z koronawirusem? A jeśli tak, to w jaki sposób i czy wystarczająco? Takie pytanie zadajemy na początku naszej dyskusji. No a w studiu, chciało się powiedzieć, goście, no nie w studiu, bo przed swoimi komputerami z racji oczywistych, z racji kwestii bezpieczeństwa. Marek Balt, Lewica, europoseł. Dzień dobry, panie pośle. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, również eurodeputowany. Kłaniam się nisko. Witam pana doktora, witam pana posła, witam państwa. To zacznijmy od przedstawiciela partii rządzącej dzisiaj w Polsce. Panie pośle, jak na pierwszy rzut oka widzi pan pytanie o pomoc Unii Europejskiej, pomoc europejskiej wspólnocie, to jaka jest pana odpowiedź? Dobrze, wystarczająco, niezbyt dobrze? Jak to wygląda w praktyce, także odwołując się do pana doświadczenia? Bardzo późna decyzja o powołaniu czegoś, co nazwano Coronavirus Response Investment Initiative. A zwracam uwagę, że nawet media i politycy środowisk liberalno-lewicowych w krajach Europy Południowej, na przykład we Włoszech, taki znany artykuł wiceraczalnego La Repubblica, a więc gazety, którą można by określić jako włoską gazetę wyborczą, bardzo ostro skrytykował to środowiska no, zwykle euroentuzjastyczne, bardzo ostro skrytykowały Unię Europejską za bezczynność, największe kraje członkowskie Unii Europejskiej, Niemcy, Francję, za brak pomocy, za wręcz zatrzymywanie pomocy dla Włoch, pomocy medycznej. Więc rzeczywiście myślę, że tutaj no, Unia Europejska będzie miała pewien problem z wizerunkiem tej kwestii, chociaż oczywiście też trzeba powiedzieć, że ten fundusz, o którym mówiłem, został ogłoszony w zeszły wtorek, przed tygodniem. Początkowo miało tam być 25 miliardów euro, w tym 4% dla Polski, 1 miliard. Po czym po dwóch dniach zwiększono o połowę ten fundusz do 37,5 miliarda, z czego dla Polski no 7,4 miliardów euro. Duże pieniądze, panie pośle. A więc 20% dla Polski. Polska jest numerem jeden, gdy chodzi o tą listę beneficjentów. Węgry numerem dwa, Włochy dopiero na piątym miejscu. Ale uwaga, według naszej informacji są to pieniądze, które i tak już w dużej mierze, które i tak były Polsce przyznane w ramach Funduszu Spójności. Tutaj chodzi o poluzowanie pewnych mechanizmów, czyli możemy skorzystać z tych pieniędzy unijnych w taki sposób, aby je przeznaczyć, przyznane wcześniej, w sposób, który możemy je przeznaczyć na właśnie pomoc w obszarze medycznym oraz na pomoc dla małych i średnich firm oraz pomoc dla ludzi, którzy tracą pracę. No, z jednej strony to świadczy o, akurat nie mówię to do pana posła Marka Balta, bo takich jego wypowiedzi nie znam, ale duża część opozycji, zwłaszcza Platforma, mówiła o tej rzekomej izolacji narodowej Polski. No akurat jeżeli Polska tutaj jest beneficjentem numer jeden tego funduszu unijnego, to znaczy, że jednak nie jest izolowana, wręcz przeciwnie, polski rząd, polskie władze bardzo skutecznie operują na forum unijnym. Natomiast no, jest cały czas wrażenie, że ta pomoc unijna była bardzo późno przyznana. Na razie póki co, tak powiem o szczegółach, one są ważne. Do wczoraj poszczególne rządy krajów członkowskich miały przedstawić nazwiska osób odpowiedzialnych poszczególnych krajów za współpracę z tym funduszem. Jutro ma być spotkanie, nie wiem czy na zasadzie wideokonferencji, czy w inny sposób, tych właśnie przedstawicieli 27 krajów członkowskich, a do końca tego tygodnia
Polska i inne kraje unijne powinny przedstawić koncert życzeń, gdy chodzi o na co te środki. Jak rozumiem, diabeł może tkwić w tych szczegółach, panie pośle. Teraz pytanie. Mamy uzyskać transzę 1 100 000 000 euro. Dokładnie tak. To samo pytanie do pana posła Marka Balta. Często w opinii publicznej w ostatnich dniach pojawiały się takie tezy, o części z nich wspomniał już pan poseł Czarnecki, że Unia nie domaga tutaj, że potrzeba czegoś więcej, szybciej, no i bardziej skutecznie. Jak pan, panie pośle, no większy chyba euroentuzjasta jeszcze patrzy na te kwestie, na tę rzeczywistość. Tak, jestem euroentuzjastą, ale chcę przypomnieć, że Unia Europejska to jesteśmy my wszyscy, a to jest również i Polska. I niestety tego egzaminu nie zdało wiele krajów narodowych, choćby i Włosi, którzy zamiast wprowadzać ograniczenia u siebie, to chcąc zarobić na turystyce, byli bardzo nieodpowiedzialni. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to przypomnę, że 9 stycznia Unia Europejska ogłosiła alert przeciwko koronawirusowi, bo już były informacje z Wuhan, już były informacje z Chin. 24 stycznia ja też na swoim Facebooku pisałem, że polski rząd już powinien podjąć działania, już powinny być choćby akcja wzywania ludzi do szczepień przeciwko grypie, bo przypomnę, że zachorowanie na grypę nie chroni przed zachorowaniem na koronawirusa. I skojarzenie kilku chorób może doprowadzić do śmierci. Człowiek może łagodnie przechodzić zachorowanie na koronawirusa, ale może również być chory na grypę i może zarażać innych ludzi. Niestety działania, które wprowadzają kraje Unii Europejskiej, są spóźnione. Do niedawna jeszcze do Polski przylatywało 3 samoloty z Chin, ale nie tylko do Polski, bo widziałem takie samoloty z Chin i w Niemczech, i na innych lotniskach, choćby w Austrii. A więc tutaj wiele krajów zlekceważyło to zagrożenie, myśląc, że to jest tylko rodzaj grypy, który jest niegroźny. Dobrze, że Unia Europejska zaczęła poluzowywać swoje reguły. Wiemy, że pomoc publiczna będzie mogła być udzielana dużo szerzej i dużo szybciej. Już Unia Europejska w 24 godziny wydała zgodę na udzielenie pomocy publicznej firmie, która była zagrożona między innymi przez tą pandemię. Dobrze, że są budowane kolejne fundusze antykoronawirusowe, mające wspierać gospodarkę, ale powiem tylko tyle, że prezydent Francji powiedział, że 300 miliardów euro zostanie przeznaczonych na pomoc firmom we Francji. My nie mamy takich pieniędzy jak Francja, jak Niemcy, takich funduszy, możliwości dostępu do takich środków. Dobrze, że Unia Europejska pozwala nam przekierować te środki, które dla nas są przyznane, na te cele, które uznamy za słuszne do zwalczenia epidemii i do zwalczenia kryzysu, który będzie w mojej ocenie bardzo ciężkim kryzysem gospodarczym dla całego świata. Pan poseł Balty, wcześniej pan poseł Czarnecki zresztą również wspomnieli o tym, jak wydawać te pieniądze, które są przygotowane w ramach tych specjalnych funduszy. Premier Mateusz Morawiecki został o to zapytany przez jednego z youtuberów, popularnych blogerów w internecie, któremu udzielił ostatnio wywiadu. Posłuchajmy krótkiej wypowiedzi szefa rządu właśnie w tym zakresie. Na co w pierwszej kolejności zostaną wydane pieniądze z polityki spójności i kiedy je Polska otrzyma? A to zupełnie inne pytanie, ale akurat to takiego newsa mogę tutaj powiedzieć, że parę godzin temu rozmawiałem z Ursulą von der Leyen, panią przewodniczącą Komisji Europejskiej, i rozmawialiśmy między innymi o pieniądzach ze środków z polityki spójności. Chcemy, żeby te środki były przekierowane teraz też na walkę z koronawirusem. Na przykład ludzie w niektórych miejscach nie mogą teraz pracować. No przecież wstrzymaliśmy restauracje, kawiarnie, bary, tam pracują ludzie. Chcemy, żeby przynajmniej częściowo skompensowane zostały te ich straty finansowe. Gospodarka na pewno ucierpi. Ten koronawirus strasznie działa na gospodarkę całego świata. Widzimy, co się dzieje we Włoszech, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii chociażby, czy w Niemczech. Jest poważne spowolnienie. Ale chcemy jak najbardziej zamortyzować, żeby ta gospodarka w miarę nasza na cztery łapy spadła po tym wszystkim. To będzie oczywiście niełatwe, ale ludzie są w tym wszystkim najważniejsi, więc z polityki spójności też będziemy wykorzystywali środki dla amortyzujących działań gospodarczych, choć przede wszystkim te środki będziemy przeznaczali z budżetu państwa polskiego. Spore wyzwania. To będą spore środki i spore wyzwania. Tak.
bieżący kontakt premiera Morawieckiego z Ursulą von der Leyen. Panie pośle, zwracam się do pana posła Czarneckiego. Jak teraz wyglądają te negocjacje w praktyce? Znowu odwołuję się do pana doświadczenia. Czy to są długie godziny rozmów i przeciągania liny? Czy jest pewna płynność, no i zrozumienie, że dzisiaj liczy się czas, liczy się skuteczność, a nie dyskusja o tym, czy taki papierek, czy inny, czy taka formuła i furtka prawna, czy inna? Długie negocjacje to specyfika walki o kształt budżetu Unii na kolejne 7 lat. One potrwają do jesieni. Tutaj te rokowania, rozmowy będą bardzo krótkie. Unia ze swojej strony chce uniknąć kompromitacji. Polskiemu rządowi, jak rozumiem, też innym rządom, zależy na tym, żeby te środki jak najszybciej uruchomić. Podkreślam, chodzi o, zresztą podkreślamy to razem z panem europosłem, chodzi o środki, które Polska i tak miała uzyskać i wykorzystać jeszcze przez kolejne 3 lata, bo to jest taka zasada unijna, plus 3, czyli przez kolejne 3 lata po zakończeniu średnioletniego okresu budżetowego można z tych środków korzystać. Możemy je wykorzystać po pierwsze wcześniej, po drugie na te 3 obszary, o których mówiłem, kwestie medyczne, pomoc dla małych i średnich firm, pomoc dla ludzi, którzy stracili pracę. Więc te negocjacje się rzeczy będą krótkie. Ja wcześniej ten kalendarz przedstawiłem bardzo precyzyjnie. Co 2 dni kolejne rzeczy, czyli decyzje rządowe o mianowaniu przedstawicieli do tego funduszu, ich spotkanie, wideokonferencja jutro i do końca tygodnia przedstawienie listy priorytetów, na co poszczególne kraje chcą przeznaczyć te pieniądze. Polska na początek ma otrzymać trochę mniej niż 1/7 całości tej kwoty, czy też może wykorzystać, może mówię precyzyjnie, czyli tam trochę ponad 1 100 000 000 euro. Marek Balt, panie pośle, czy tutaj wsparcie opozycji jest jakkolwiek potrzebne i ważne, czy to tylko kwestia skuteczności w działaniach, no i w dyskusjach premiera Morawieckiego, ministra Szymańskiego i osób odpowiedzialnych za te strumienie finansowe, za to, jak te pieniądze odpowiednio wydać? Ale rzeczywiście dzisiaj to jest interes ponadnarodowy, ponadpolityczny, ponadpartyjny. Walka z koronawirusem, walka z pandemią, walka o zdrowie Polaków. Tutaj wszystkie ręce na pokład i musimy wspólnie walczyć z zagrożeniem, które jest zagrożeniem dla całego narodu. Bez względu, choroba nie wybiera, czy atakuje ludzi o poglądach prawicowych czy lewicowych. Musimy to zwalczyć, musimy zwalczyć kryzys, który nastąpi, już się rozpoczyna, ale jego siła się wzmocni później. Musimy wspierać przedsiębiorców, musimy wspierać ludzi, bo przypomnę, że 80% społeczeństwa nie posiada żadnych oszczędności. Wielu ludzi nie pracuje, wielu ludzi pracuje na prowizji. Wiele osób dostaje dzisiaj wypowiedzenia, wiele firm zawiesza swoją działalność. Te środki unijne są duże. Dobrze, żeby wykorzystać instytucje państwa do przekierowania tych strumieni finansowych właśnie do tych ludzi, którym za chwilę zabraknie pieniędzy na czynsze, zabraknie pieniędzy na jedzenie, zabraknie pieniędzy na podstawowe funkcjonowanie. Dobrze by było, żeby te struktury państwa już o tym w tej chwili myślały i zwracały się do przedsiębiorców, czy przygotowały odpowiednie fundusze, odpowiednie strumienie środków, żeby tych ludzi zabezpieczyć w podstawowe środki do życia. Bo dzisiaj oczywiście jest, ja również apeluję, jestem również w domu, nie opuszczam domu razem z rodziną. Apeluję też do wszystkich, którzy nie muszą wychodzić, żeby w tych domach pozostali, bo to jest bezpieczne, ale ludzie za chwilę zaczną szukać możliwości funkcjonowania, bo za chwilę zabraknie im pieniędzy na życie. I oczywiście ważne jest, żeby przekierowywać środki do szpitali, bo tam tych środków w tej chwili brakuje. Ale tych potrzeb jest zdecydowanie więcej. Dokładnie tak. I o tych potrzebach, panie pośle, myśleć o tym, porozmawiamy, co będzie za 5 minut. Już porozmawiamy w drugiej części. Ludzie zaczną szukać pieniędzy na życie. Oczywiście tak. W drugiej części porozmawiamy o tym, jak te pieniądze wydać, jak też skonstruować pewne reguły polsko-unijne. Ja uśmiecham się trochę kątem kącików ust, bo widzę za pana posła Czarneckiego plecami koszulkę Norwida. Często chowam, myślę, że taki uśmiech wobec pana posła Marka Balta. No ale to zupełnie, zupełnie na marginesie naszej dyskusji. Wracamy za kilka chwil w drugiej odsłonie naszych rozmów i gorących pytań.